sytuacja wyglądała bardzo poważnie, bo jeżeli za 3 tygodnie zaczynają się przygotowania do następnej rundy, a w poniedziałek musimy wydać komunikat, że trener dostał bardzo korzystną ofertę, która miała no, ogromny wpływ na jego ścieżkę rozwojową, więc klub no, nie za bardzo by mógł chciał przeszkadzać, żeby trener Mamo, który pracował 7 lat w klubie, nagle dostał zakaz i zerwania kontraktu, no więc tutaj klub po pewnych negocjacjach zgodził się na zerwanie kontraktu, który miał obowiązywać do 30 czerwca 2018 roku. Decyzja ta się wiązała oczywiście z tym, że zostajemy bez trenera i asystenta, więc bardzo szybko musiałem podjąć decyzję, z kim rozmawiamy. Bardzo dużo odezwało się menadżerów, którzy mają swoich nie tylko zawodników, ale i trenerów w swoim portfelu usług. Tak samo dostałem bardzo dużo maili bezpośrednich. Pokazało się kilka nazwisk, których ktoś tam jakby chciał zapropagować. Ale prawda jest taka, że ja wykonałem tylko jeden telefon do jednego trenera, z którym żeśmy się dogadali bardzo szybko. Niepewność, jeżeli chodzi o warunki finansowe, bo też nie wiedziałem, jakie mogą być oczekiwania takiego trenera. Okazało się, że one są bardzo zbieżne z naszymi możliwościami. W południe mieliśmy sprawę załatwioną, także nie były to skomplikowane negocjacje, ale też nie prowadziłem tych negocjacji z kilkoma osobami, skoncentrowałem się na jednej osobie. Uważałem, że jeżeli mam możliwość pozyskania pana Grzegorza Nicińskiego, jest to bardzo dobry wybór trenera, który Gryfem Wejherowo awansował z trzeciej ligi do drugiej. Z tym zespołem powalczył w ćwierćfinale Pucharu Polski. Już kiedy ja byłem tutaj dyrektorem, jak Arka awansowała, pokazał klasę, ten zespół nie miał żadnych problemów z awansowaniem, był bardzo wysoko, jeżeli chodzi o zdobycze punktowe, był faworytem i to udowodnił. Jest to trener z aspiracjami, jestem przekonany, że tutaj przyjdzie z ambicjami, żeby nasz klub troszeczkę po swojemu przebudować i żeby to było nowe tchnienie. Też i trudne zadanie, bo 7 lat trener Mamrota, każdy zawodnik był jakby zatrudniany czy protegowany przez trenera Mamrota, więc będzie musiał na swój sposób wszystko to obejrzeć. Będzie musiał też podjąć pewne decyzje personalne, ale chyba jesteśmy przygotowani personalnie, jeżeli chodzi o kadrę zawodników, do jego oczekiwań. Pierwsze też moje z ważniejszych pytań to było też, czy ma jakiś zawodników, który by widział po przyjściu do siebie, bo przeważnie tak jest, że trener też ma oprócz asystenta jakichś zawodników, których chciałby widzieć w swojej kadrze. Jedno nazwisko ważne było wspólne z klubem, klub już z tym zawodnikiem rozmawiał, mam nadzieję, że dzisiaj, jutro dopniemy tą pozycję. Też przeprowadza jednego zawodnika, prawdopodobnie z sobą obrońcę. Resztę po przejrzeniu kadry i po dyskusjach, myślę, że dziś, jutro jeszcze będziemy na gorącej linii, jeżeli chodzi o rozwiązania. Także sytuacja może trudna, ale bardzo szybko rozwiązana, a to było najważniejsze, żeby nasi zawodnicy wiedzieli, że coś się stało, ale to nie musi oznaczać, że robimy krok w tył, możemy też zrobić krok do przodu.